Po zimowej przerwie wracamy do treningów. Dzisiaj jesteśmy na obiektach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Co dzisiaj tutaj robimy? No dzisiaj mamy testy wydolnościowe dla naszych piłkarzy. Troszeczkę biegania, taki test do odcięcia, kto ile tam da rady. Później te wyniki analizujemy z panem doktorem i na bazie tych wyników przygotowujemy plan na najbliższy czas. No dzisiaj jesteśmy tutaj na PWZ-cie, jutro chcemy zrobić testy siły i mocy. Później kolejne dni myślę, że już wejdziemy na boisko, bo mam nadzieję, że będzie odśnieżone. Czy wszyscy zawodnicy wrócili w 100% zdrowi i gotowi na okres przygotowawczy przed rundą wiosenną? Tak, na dzień dzisiejszy mamy pełną kadrę, którą dysponowaliśmy przedtem, oprócz tych zawodników, którzy są na wypożyczeniach lub na testach. Dużo śniegu, jak zawodnicy na to spoglądają? Dzisiaj taka mała innowacja na treningu, bo po testach wydolnościowych każdy z chłopaków chwycił za łopatę i daliśmy się odśnieżaliśmy całe boisko.